Przede wszystkim, znowu poziom 7, to dalszy ciąg Arcanum. Tak, jesteśmy w wiosce Bedokan, wszyscy żywi, szczęśliwi. Możemy iść jeszcze raz na tą rubinową polanę, jakkolwiek by się to nie nazywało. Nic nas nie atakuje. O, ale co powiedziałem? Dało mi się, że mnie trafił. Okej, najdłużej mi się wydawało. Zresztą wiecie co? Kurczę, tyle mam krapu. Muszę się trochę podzielić tym krapem z kimś. Ty już więcej za dużo krapu nie uniesiesz. Albo może jeszcze troszkę uniesiesz. Korzeń pasji. Jeszcze to. Co jeszcze? Nie jest mi aż tak niezbędnie koniecznie potrzebne. Wszystko jest mi niezbędnie koniecznie. To no, co to był za dziennik? A, to ten. On też nam już nie jest potrzebny. Notatka. Mingoras. W sumie to też nam nie jest potrzebne, ale... Ale... Zatrzymam to sobie. Dam komuś na przetrzymanie. I od razu mamy więcej miejsca. Tak lepiej. Człowieku, jesteś beznadziejny z tym łukiem. 16 zręczności, tak słabo strzela. O właśnie. Nie przyjrzałem się trochę jego ekwipunkowi wcześniej. A okazuje się, że ma on całkiem niezłą... Całkiem niezłą podstawową obronę. Poroczne obrażenie 25, 25 na elektryczność, odporność na trucizny i na magię. I całkowita KP 6. Więc może nie robi najlepszych uników, ale ma całkiem niezłe odporności. Więc może nie będzie aż taką szklaną armatą w walce. Zobaczymy. Dochodzimy do rubinowego kręgu. Ciche miejsce. Coś złowieszcze. I okej. I to już są te kręgi. Więc pewnie teraz trzeba by się zacząć skradać. I tak dalej. A nie, to nie w naszym stylu. Tak, oczywiście nas otaczają. Ciekawe jak jest u nich z odpornością na ogień. Wow. Czy Magnus właśnie zadał 56 punktów obrażeń? Wow, to muszą być jakieś krytyki. Niemożliwe, żeby... Okej, dobra, nieważne. Sprawdźmy ich odporność na ogień. Jak dla mnie... niezbyt dużo. Okej, dobra. Tyle całego rozchodu. O te super potężne demony zniszczenia. Widocznie nie były aż takie super potężne. A może po prostu nam się trafiły para... Para szczęśliwych krytyków. Zobaczmy, co my tu mamy. Mamy jakąś niezidentyfikowaną zbroję. Upiorną. Niezidentyfikowane rękawice. To się temu przyjrzymy później. Oraz ciężkie ostrze barbarzyńcy. To jest całkiem fajny miecz, ale wymaga 16 siły. A ja tyle nie mam. Porównajmy sobie do katany. Ma 8 do 20 i 6 do 12 i szybkość 17. To katana ma prawie w ogóle zręczności, zmęczenia nie ma. Obrażenia gorsze, a szybkość tylko troszkę lepsza, więc to jest bardzo świetny miecz. Więc dam jemu go. Może zabiorę strzały. Nie, niech sobie postrzela trochę. Chociaż
Nie. Chociaż on też nie ma aż tyle siły, żeby władać nim sprawnie, ale jakoś sobie poradzi. Dam mu też to. Rękawice zostawię, pewnie by próbował je nałożyć. Lepiej nie nakładać niezidentyfikowanych przedmiotów. Okej, okay. To jest ten wielki rubin. Zabierzmy go. No i cóż, to chyba tyle. Widać, cała reszta zwłok już zdążyła się rozpuścić w powietrzu. Okej, dobra. To sobie wracajmy do Quintary. Let's go. Muszę przyznać, że badamy teraz całkiem takie odległe, niedostępne tereny. W sumie wszystko na północ od tych gór, jakkolwiek by się one nie nazywały. Da się dosyć dziką przestrzenią. Szare góry. To wszystko są szare góry. No. Wiem, że Zephyr się rozbił w szarych górach, a nie wiedziałem, że to wszystko i na lewo i na prawo to jest szare góry. Ale cóż. Najwidoczniej są. Co my tu mamy? Tak, jakiś potwór, który nas nie zauważył po prostu. Taki dziwny dźwięk. Gdzie się znajduje, co wydaje ten dźwięk? Nie wiem. Dziwne, zaprawdę dziwne. Nie wygląda na to, żeby cokolwiek tutaj było. Okej, dobra, nieważne, idziemy dalej. Wow, piekielna bestia. No. Migotliwy las nie jest najbezpieczniejszym miejscem do zwiedzania. Chyba, że ma się w drużynie psa. Okej, dobra. Miłego dnia. Porozmawiajmy z nim. Udało mi się odnaleźć zaginionego myśliwego. Tak, wrócił tu i opowiedział mi o tym, coś miało miejsce u Bedokan. Elfy Quintary mają wobec ciebie dług wdzięczności, przyjacielu. Proszę, weź tę zbroję, którą ci obiecałem jako zapłatę za twoje męstwo. Bywaj zdrów i niech ci się wiecie. Okej, zobaczmy tą zbroję. Elfia kolczuga. Fajnie, że jest zidentyfikowana. Więc KP16. Lepiej. Ochrona przed obrażeniami. Lepiej. Odporność na elektryczność lepiej. Nie ma odporności magicznej, co prawda. I jest dużo cięższa. Mogę dać to Virgilowi. Takie to. I dalej mam lekkie obciążenie. Virgil. Sorry, Virgil. Ta twoja zbroja jest KP12 plus 5. Pozostałe odporności plus 10. Chyba nie ma odporności na obrażenia, co? Nie, czekajcie, ma jakieś, tylko nie pisze o nich. 41%. Zabierzmy mu to i zobaczmy. No, odporność na obrażenia spada. Więc to mu wychodzi lepiej. Ty zapewne nie możesz zakładać zbroi. Ale możesz ją podtrzymać. Chociaż wiecie? Te... Właśnie obrażenia nam rośnie troszkę. KP też troszkę rośnie. Odporność na magię spada i...
odporność na ogień, więc... Trudno zdecydować. Wiecie co? Wolę jednak moje szaty. Fajnie wyglądają. Tak. Na patrzenie w statystyki, żeby potem stwierdzić, że i tak te szaty fajnie wyglądają. I że w nich będę chodził. Ta. Dobra. Pójdźmy sobie tutaj. I znajdźmy drogę. I porozmawiajmy z tym panem tutaj. Wynoś się z mojego domu, durniu! Masz jakiś problem, który mogę ci pomóc? O! Jesteś jeden z nich, co? Rafe nie potrzebuje, żeby jakiś kretyński poszukiwacz przygód brał się za jego prywatne sprawy. Zostaw mnie w spokoju, zanim będę zmuszony ci przyłożyć, durniu. Słyszałeś kiedyś o elfiej gościnności? A ile razy mam ci powtarzać, żebyś się ode mnie odczepił? 4. Jego... Wynoś się z mojego domu natychmiast! No, dobrze. Zobaczmy jeszcze jak on... Halo? Nie blokujcie mnie, proszę. To... Niezbyt miły elf. No cóż, idźmy gdzieś indziej. Na przykład pójdziemy sobie... O, tutaj. No... Znajdziemy tutaj kogoś Krasnolud, powiadacie. Okej. Okay. Witam. Dziwi mnie, że spotykam tu Krasnoluda. To jest mój dom. Czego sobie ode mnie życzysz? Co Krasnolud robi w mieście na szczytach drzew? A gdzie lepiej poznać tajniki magii? Jesteś magiem. To chyba dosyć niezwykłe, nieprawdaż? Magia pociągała mnie całe życie, w przeciwieństwie do większości krasnoludów. Nie interesowałem się zagadnieniami technologii. Więc... To dlatego tu mieszkasz? Mój nauczyciel, Raf, przyjął mnie do terminu. Nie mogę stąd odejść przed wygaśnięciem kontraktu. Ja i Raf zamieniliśmy parę słów. Jest strasznie zgorzkniały, nieprawdaż? To najbardziej zgorzkniały elf, jakiego mógłbyś napotkać, a moja umowa pozostaje w mocy aż do jego śmierci. Zgodziłem się mu służyć w zamian za naukę sztuki magicznej, lecz ten stary zgorzkniały elf pożyje jeszcze jakieś 200-300 lat. Dlaczego zgodziłeś się na służbę ciągnącą się prawie w nieskończoność? Żaden elf nie chciał przyjąć krasnoluda na naukę, co było najlepszą ofertą, jaką znalazłem. Z początku, gdy Raf był po prostu zgryźliwy, nie było jeszcze tak źle, jednak przez ostatnie 50 lat zrobił się coraz bardziej zgorzkniały i coraz ciężej do niego pracować. Nie wiem, co pocznę, jeżeli nie uda mi się przekonać, by mnie niedługo zwolnił. Czy po prostu stąd nie odejdziesz? Nigdy bym się tak nie pohańbił. Jedyne, co poza jego śmiercią może mnie rozwiązać z umowy, to jego słowo. Może udałoby mi się przekonać, by puścił cię wolno. No, dziękuję za propozycję, ale twoje wmieszanie się w tę sprawę tylko by go rozłościło i w konsekwencji wyłącznie pogorszyło moją sytuację. Okej, okay, dobra. Będę ruszać. Okej. Okay. Jormund się nazywa. Krasnolud. Wiecie co, mimo wszystko spróbujmy jeszcze raz z tym Rafem. Że pierwsze wrażenie zapewne nie wyszło najlepsze. Ale może za drugim razem będzie lepiej. Może uda nam się go nakłonić do zwolnienia z terminu Jormunda. No patrzcie, od razu lepiej. Nie zauważ żadnych śladów przemocy lub walki. Okej, okay, dobra. Zgodził się z... O, ten pusty kielich powinien ma dziwny, drażniący zapach. No tak, to nam się przyda spojrzeć. Szaty. Wiecie co? No tak mi nawet nie ograbię jego zwłok. No dobra, muszę powiedzieć, że poszło łatwo przekonanie go, aby zwolnił Jormunda z służby, no to czas mu przekazać dobre wiadomości. A ten pan co tu robi? Czego tu szukasz? Jormund został aresztowany pod zarzutem morderstwa. Morderstwa? Kogoś to miałby zrobić? Zabił Rafa, swojego nauczyciela. Niechęć Jormunda wobec Rafa jest w Quintarze powszechnie
nieznana, tak jak jego pragnienie, by cię zwolnionym z kontraktu. To nie dowodzi, że to on go zabił. A kto inny mógłby to zrobić? Elfy takie jak my nie zabijają siebie nawzajem. Poza tym w chwili dokonania morderstwa Jormund był w Quintarze jedyną osobą z zewnątrz. Elfy takie jak my są inne rodzaje elfów? Nie ma. Miałeś mnie źle zrozumieć. Mówisz, że wśród elfów takich jak wy nie dochodzi do morderstw? Nie, jak sięgam pamięcią, żadnego nie było. Po prostu nie zdarzają się. Elfy nie są takie jak inne rasy. Okej, dobra. I w to też pewnie wierzysz. Dowody masz prosto przed oczami. Spójrz na tę spokojną osadę. Wróćmy do spraw bieżących. W jaki sposób zabito Rafa? Jeszcze tego nie ustaliliśmy. Na razie wszystko, co wiemy, to to, że nie znaleźliśmy żadnych obrażeń, żadnych bronią. A co z magią? Gaszenie życia załatwiłoby sprawę. Nie, my z Quintary jesteśmy bardzo wrażliwi na zakłócenia mocy. Gdyby użyto ciemnej nekromancji, wyczylibyśmy to. Wszystko jest bardzo ciekawe. Czy mogę wejść z nim porozmawiać? Pewnie, wchodź. Tylko niczego nie próbuj. Będę stąd słuchał. No i co z tego? Aż pierwszy poziom. Nie mógłbyś zatrzymać nawet mojego psa. Okej. Gaszenie życia to najwyższy poziom najwyższy czar nekromancji. Po prostu zabija cel. O tak. Więc taka mała aluzja. Witaj! Mam dla ciebie dobrą i złą wiadomość. Nie sądzę, byś był winny zamordowania Orefa. Dlaczego tak mówisz? Nie sądzę, by ktoś taki jak ty był w stanie zamordować z zimną krwią. No doceniam twoje zaufanie do mnie. Szkoda, że nikt tu nie podziela twoich poglądów. Jeżeli chcę, żeby choćby marzyć o wyrwaniu się z tej opresji, muszę zdobyć więcej informacji. Czy wiesz cokolwiek, co mogłoby mi pomóc? Człowiek powiedział, że Raf nie został zabity przy użyciu broni ani czarów. Czy wiesz o jakichś dowodach? Tylko o tym kieliszku. Dziwnie pachnie. To z pewnością trucizna. Quintara ma tylko jednego aptekarza, Sharpa. Jeżeli trucizna została kupiona tutaj, to on musiał ją sprzedać. Muszę się z nim w jakiś sposób porozumieć. Jako, że moja swoboda poruszania się została ograniczona do tego domu, potrzebuję kogoś, kto mógłby mi oczyścić moje dobre imię. Zrobiłbyś to dla mnie? Pewnie mogę spróbować. Jeżeli mi pomożesz, panie, oddam ci moją cenną laskę Xoranta. Przyjmuję propozycję. Chodźmy porozmawiać do tego Sherpa, czy jak mu tam. Mam nadzieję, że w Quintarze prowadzą jakieś rejestry sprzedawanych trucizn, czy coś takiego. W ogóle, jeżeli, czy mają tu jakiekolwiek papiery. Wiecie, te alfia ewersja do niszczenia lasów i tak dalej. Może dalej do tej pory wszystko spisują na kamieniach. Być może. Dobra, chyba jesteśmy na miejscu. Przy okazji te elfie domy są dosyć małe. Szukam Sherpa. Sherp został nagle wezwany poza osadę w pilnej sprawie. Jestem jego żoną. Czy mogę ci w czymś pomóc? Muszę spytać go o truciznę. Tak, poznaję ją. Bardzo charakterystyczny zapach. Czy sprzedajecie tu taką truciznę? Tak, sprzedajemy, chociaż nie wiem, czy w tej chwili ją mamy. Trucizna z tego kieliszka zabiła Rafa. Znałaś go? Raf nie żyje? No, bogów. Co możesz mi o nim powiedzieć? Mieliśmy wspólną przeszłość. Dawno temu byliśmy trójką przyjaciół, ale rozgniewał się na nas, kiedy ja i Sherp zamieszkaliśmy razem. Kto go zabił? Ten jego uczeń, krasnolud? A dlaczego pogniewał się na was, gdy zamieszkaliście razem? Powiedział, że szkodzimy wiosce i obrażamy ją, zachowując się jak ludzie, jak to określił. A odbierał to jako łamanie elfich obyczajów? Sądzę, że był po prostu zazdrosny. W późniejszych latach Sherp i on często się kłócili. Czy Sherp nienawidził go na tyle mocno, żeby go zabić?
Było to raczej odwrotnie. Myślę, że Raf stał się trochę niezrównoważony. Oczywiście wszyscy wiemy, że elfy nie mają skłonności do bezmyślnego zabijania siebie nawzajem przez coś takiego jak zazdrość. W pewnych okolicznościach każdy może zostać popchnięty do morderstwa. Może osobnicy twojej rasy mogą być popychani do morderstwa, a elfy są ponad czymś takim. Nikt nie może być ponad czymś takim, nawet elfy. Będę wdzięczna, jeżeli natychmiast opuścisz mój sklep. Skończyłam z tobą rozmawiać. Ta, do widzenia. Niezbyt miła kobieta. Ta, elfie obyczaje najwidoczniej nie dopuszczają, aby elfy mieszały się w takie... Nie mieszały, nie. Łączyły się o jakieś dłuższe związki. Nie, to takie mało profesjonalne i okazywanie uczuć, to nie pan filmu. Dobra, porozmawiajmy z Jormundem o tym. Albo nawet ze strażnikiem. Sądzę, że wiem, kto zabił Rafa. O, któż miałby to zrobić? Szerp. Raf i Szerp kochali tę samą kobietę. Ta, wiem wszystko o tych dziwactwach. Ale jak już ci tłumaczyłem, elfy nie zabijają siebie nawzajem. Będziesz musiał przynieść mi jakiś dowód, jeżeli chcesz, żebym uwierzył w twoje brawurowe oskarżenia. Dobra, rozumiem. Do widzenia. Co już się ma jeszcze do powiedzenia? Nie, nie ma do powiedzenia. Więc w następnym odcinku spróbujemy rozwiązać tajemnicę morderstwa w Quintarze. A potem chyba wrócimy do Tarantu, ponieważ... Nic już chyba tutaj nie mam do roboty. Okej, dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Na razie.